Ósmy Kongres Przyszłości. Moim i Państwa gościem jest pani Magdalena Dudzik, przewodnicząca Rady Osiedla Poleśna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Z jakimi problemami obecnie spotykają się mieszkańcy, no, szeroko pojętego Zatorza, bo nie będziemy tylko ograniczać się do osiedla Poleśna? No tak, szeroko pojęte Zatorze, bo rzeczywiście jest to i osiedle Podleśne, ale również Zatorze, Wojska Polskiego, Zielona Górka. My mamy dużo problemów. To są problemy komunikacyjne, przede wszystkim z tych naszych osiedli. Nie jesteśmy się w stanie wydostać. Musimy wyjechać gdzieś tam na miasto, żeby dostać się z Podleśnej na Zatorze, na Wojska Polskiego. To jest bardzo utrudniające. My byśmy chcieli, rozmawialiśmy już tutaj z tymi osiedlami, z przewodniczącymi i z radami, żeby usprawnić tą komunikację, żeby połączyć te osiedla bez takiej konieczności wyjazdu w centrum tak naprawdę. To jest dużo, tak naprawdę te nasze Zatorze jest zostawione gdzieś tam trochę w tyle. To jest ta Zatorzanka, o której też tutaj dzisiaj w debacie było wspomniane, ale jakimś takim moim celem jest, żeby na Zatorzu stworzyć zatorzański dom kultury, ponieważ Zatorze, całe Zatorze nie ma swojego domu kultury. Nie ma takiego miejsca, gdzie mogliby się spotykać seniorzy, dzieci, gdzie mogliby się spotykać ludzie, którzy chcą coś tworzyć, którzy chcą się ze sobą w jakiś sposób spotykać, robić różne zajęcia i zadania. Tego brakuje na Zatorzu. Sam handel, tak, czyli nasz chli targ, który w tej chwili zacznie nam uciekać, ponieważ będzie remontowany stadion. Bardzo dobrze, tak? Tylko ten chli targ jest nam bardzo potrzebny i myślę, że to jest też takie miejsce, że ta Zatorzanka, całe to okolice można połączyć, czyli handel, spotykanie się, właśnie to, czego my cały czas potrzebujemy, spotykania się ludzi na naszym osiedlu, rozmów. Nie wiem, czy miał pan okazję być na takim targu, ale tam ludzie często oprócz zakupu... Zdecydowanie, często bywa, tak, bardzo. Ludzie rozmawiają, to, czego już nam gdzieś brakuje. Wychodzą po to, żeby pogadać, porozmawiać, spotkać się. Czy bywam zarówno na chlim targu, jak i na Zatorzance, też bywałem w Zatorzance. Mam wrażenie, że to miejsce oprócz funkcji takich stricte handlowych pełniło również taką funkcję miejsca spotkań. Miejsca, w którym ludzie sobie przy tym warzywniaku rozmawiali po prostu. Zatorzanka nadal może pełnić takie funkcje, tylko w odmienionym kształcie, mam rozumieć, tak? Tak, tak. Ja to, co ze mną rozmawiają ludzie z Zatorza i z Podleśnej, mówią, że to było miejsce, gdzie oni przychodzili porozmawiać. I kiedy została ta Zatorzanka zamknięta, często słyszałam, gdzie my pójdziemy pogadać, gdzie my pójdziemy porozmawiać z tymi ludźmi, którzy mają tą informację, co się gdzieś dzieje na Zatorzu. To było też takie centrum informacji, więc może zostać to centrum takim kultury i do tego byśmy chcieli też zmierzać. Najważniejszą inwestycją dla mieszkańców Zatorza nadal jest budowa trzeciej przeprawy nad torami? O, zdecydowanie. Zdecydowanie tak i to przede wszystkim powinno być już dawno zrobione. Więc my też jako Rada Osiedla Podleśna umawiamy się na takie spotkania, gdzie ciągle dążymy do tego, żeby to zrobić, żeby to się zadziało, żeby nam ułatwić te przejście, ponieważ za chwilę będzie remontowany wiadukt i będziemy mieli zupełnie utrudniony przejazd. No niestety, spotykamy się od wielu lat, tak, z taką niechęcią do tych działań i tak naprawdę chcemy teraz, żeby to nastąpiło, żeby te przejścia też były łatwiejsze dla ludzi. Nie tylko to jedno przejście, no bo wyjechać w tej chwili z Zatorza czy z Podleśnej graniczy z cudem. Jeśli zaczniemy jeszcze to remontować, to proszę mi wierzyć, my będziemy godzinami wyjeżdżać z samego Zatorza, tylko po to, żeby dojechać gdzieś tak naprawdę niedaleko, ale ten samochód czy autobus nam będzie potrzebny. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.